Ignacy i Dziubek zebrali jeszcze ostatnie przesyłki od mieszkańców lasu, wpakowali je do wielkiej torby listonosza i zaczęli szykować się do podróży. – Masz tu suchy prowiant na drogę, dla całej waszej trójki. Mama Ignacego wciąż nie mogła uwierzyć, że zgodziła się na tę niewiarygodną wyprawę. – Tylko nie pomyl kanapek. A i masz, synku, ciepły szalik, a dla Dziubka zdążyłam wydziergać na drutach długie skarpety. Usiłowała jak najlepiej wyposażyć małych podróżników. Tam, dokąd lecimy, szalik i skarpety nie będą potrzebne, zaklekotał Bocian. Nie martw się, mamo, będziemy na siebie uważali, zapewnił Jerzy. I będziemy zawsze słuchali pana Tobiasza. Ma się rozumieć, smyki, uśmiechnął się listonosz. Ja tu jestem kapitanem i obaj musicie mnie słuchać. No to lećcie już, kochani, zanim całkiem się rozkleje, szepnęła pani Jeżowa, ściskając na pożegnanie małych podróżników. Halo, tu wieża kontroli lotów, zaczęła żartować Klotylda, by nieco rozładować sytuację. Post startowy wolny. 3, 2, 1, 0. Start! Do widzenia! Do zobaczenia wiosną! Zawołały zgromadzone na polanie zwierzęta. Szczęśliwej podróży! Lecieli wysoko, spoglądając na drzewa, które z góry wyglądały jak źdźbła trawy. Wielkie rzeki, które zdawały się być zaledwie strumyczkami i wzgórza wielkości pagórka na leśnej polance. Z daleka wszystko wydawało się takie maleńkie. – Czy to nasz zagajnik? – zapytał Ignacy, wychylając ostrożnie pyszczek z torby Tobiasza. – Tak, a tuż za nim staw. – Zobacz, to ta kropla połyskująca na zielonym tle – objaśnił Bocian. Nie do wiary, stąd świat wygląda całkiem inaczej. Ignacy nie mógł się nadziwić. Ale ja mam szczęście, że mogę to wszystko oglądać, rzekł do przyjaciela. Dziubku, a pamiętasz, jak chciałem się uczyć z tobą latania? No pewnie. Na początku myślałem, że mnie przedrzeźniasz, zaśmiał się Jerzyk. Sądziłem, że skoro jestem Jerzykiem, to mogę się nauczyć. Ale byłem głupi, co? Szepnął Ignacy, patrząc z podziwem, jak Dziubek i listonosz dzielnie sobie radzą z trudną sztuką latania. Wcale nie, odezwał się Bocian. Jak widzisz, jest to możliwe, choć sądzę, że jesteś jedynym latającym jeżem. Ha, ha. Hi, latającym jeżem! Chichotali głośno malcy, a to dopiero... Kto w obłoki daje nurka? Kto w pierzastych śmigach chmurkach? Kto za siódme leci morze? Sójka? Szpak? A może orzeł? Kto świat widzi z wysokości? Komu każdy dziś zazdrości, że kolejną przebył mile? Czy to ważka? Bąk? Motylek? Nie, choć trudno w to uwierzyć, to kolczasty mały jeżyk do Afryki z powrotem leci dziś bocianolotem. Wspaniała podróż trwała wiele dni i nocy. Ignacy zasypiał i budził się w torbie listonosza niezliczoną ilość razy. Czy to już Afryka? Pytał, gdy tylko otwierał oczy. Nie, jeszcze nie, odpowiadał Dziubek, który przez całą podróż trzymał się jak najbliżej torby na listy i swego przyjaciela. Teraz lecimy nad Alpami. Spójrzcie, to te wysokie góry pod nami, powiedział któregoś dnia listonosz Tobiasz. A jak się nazywa ten kraj, który wygląda jak but pana leśniczego? Dopytywał się Ignacy. To Włochy,
Jesteśmy już niedaleko. Przekazał malcom radosną informację Bocian. Przelecieli nad słonecznym krajem, spoglądając z góry na ludzi pracujących w winnicach i zwierzęta pasące się na łąkach. Spotykali po drodze stada innych ptaków lecących w tę samą stronę, przelatywali nad lśniącym w słońcu morzem. – Ale dziwny las! – zawołał Ignacy, spoglądając z góry na rozłożyste palmy. – To Afryka, a palmy rosną wzdłuż Nilu. Zaraz lądujemy. – Proszę o zapięcie pasów – dał komendę kapitan Tobiasz. – Hurra! – zawołali Dziubek z Ignacym. – Nareszcie Afryka! –